Sesja Rady Miejskiej w Bytomiu nie pozostawiła złudzeń na lepsze relacje pomiędzy włodarzem miast a radnymi. Absolutorium prezydentowi nie zostało wczoraj udzielone na obradach sesji Rady Miejskiej w Bytomiu. Zarzutów było sporo. No myślę, że to, co już zostało powiedziane, czyli brak dużych, znaczących, takich powiedziałabym wręcz spektakularnych inwestycji, które są dla mieszkańców bardzo potrzebne, żeby podnieść jakość życia, no i funkcjonowania samego miasta. Ale ja do tego dołożyłabym jeszcze jedną rzecz, o której w ogóle nie było mowy. Otóż nie było mowy o współpracy z organizacjami pozarządowymi, nie było mowy o współpracy ze społecznikami. To jest bodajże drugi rok, kiedy już nie ma budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski, bardzo ważna formuła współpracy i jakby realizacji pomysłów miasta, mieszkańców, nie była w tym roku realizowana, czy mówimy o roku 2017. No niestety, no, nie mogła być inna decyzja, tylko po prostu nie udzielić absolutnie, po prostu, bo nie ma za co. Także no, jest tyle błędów było i przy budżecie, przy całym w ogóle i przy rządzeniu miastem. Także naprawdę no, pan prezydent stracił większość, no, oskarża za swoje błędy, oskarża nas radnych, obarcza winą, co nie jest prawdą, także my działamy dla dobra mieszkańców. Nie miałem żadnych wątpliwości, że tak będzie. No, niestety nie tylko w Bytomiu, ale chyba we wszystkich miastach w Polsce ta instytucja ma charakter polityczny. Jeżeli prezydent, burmistrz, wójt ma większość w Radzie, to otrzymuje absolutorium z wykonania budżetu. No, większość jakby zarzutów, często nieprawdziwych, w ogóle nie miał związku z wykonaniem budżetu. Ten budżet moim zdaniem i nie tylko został wykonany bardzo dobrze. Przypomnę, że straciłem większość w ubiegłym roku w Radzie i radni opozycji robili wszystko, żeby nie było płynności finansowej. Niedobory finansowe, źle zarządzany budżet to główne zarzuty względem prezydenta. Przede wszystkim pan prezydent, planując budżet w 2017 roku, tak go skonstruował, że on był niezgodny z prawem. Rio go zakwestionowało, natomiast wspólny Bytom, to trzeba powiedzieć, i bytomska inicjatywa społeczna od pana prezydenta Bratyli, mimo tego, że budżet był nieprawidłowo uchwalony, uchwalili go. Nie można było dalej tych miasta zadłużać, czy to obligacjami, czy też kredytem z EBI. Niestety, takiej możliwości nie ma. Trzeba wreszcie troszkę zacisnąć pasa i trzeba wreszcie zacząć miastem rządzić, a nie po prostu za swoje winy obarczyć kogoś innego. Jednak prezydent w kwestii finansów miasta nie ma sobie nic do zarzucenia. Ja jestem dumny ze służb finansowych, z jednostek miejskich, dysponentów finansów, że mimo tych trudnych warunków jednak zadania były realizowane na bieżąco. Nie udało się zrealizować wszystkich inwestycji, o których myśleliśmy, ale to wynikało z tego, że nie było zgody na emisję obligacji, a to budżet w ubiegłym roku przewidywał. Radni po raz kolejny domagali się sprawozdania w zakresie wydawania decyzji na zbieranie, przetwarzanie i składowanie odpadów. Problem z odpadami w Bytomiu wciąż się pogłębia. A najbardziej dokuczliwy jest dla mieszkańców dzielnicy Bobrek. Teraz też interweniowaliśmy poprzez Straż Miejską, która dokonała dość fachowych dokumentacji fotograficznej, wykonała. Wyszli nawet na teren jednej z firm, która tam jest, bo wszystko było pootwierane. No ja myślę, że tutaj bez pomocy, mimo wszystko, tak uważam, bez pomocy w tej chwili rządu nie uda nam się wszystkiego zrobić, aczkolwiek pewne rzeczy nam się udało, bo wstrzymaliśmy i decyzja została podtrzymana, cofająca pozwolenie na wózkę nieczystości jednej z firm na terenie Fazańca. Problem śmieci i nielegalnych wysypisk jest problemem nie tylko Bytomia, ale również całej Polski. Temat śmieci nie jest tematem już tabu, o tym się po prostu mówi. Na tym zarabia się dość duże pieniądze i ten temat coraz częściej jest wywoływany w całej Polsce. My w Bytomiu uważam, że radzimy sobie z tym problemem na dzień dzisiejszy bardzo dobrze. Jesteśmy chyba jednym z pierwszych gmin, które podjęły działania związane z, nazwijmy to, większą kontrolą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w tym temacie. W Bytomiu jest jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego, czy jest jeszcze szansa na to, by mieszkańcy byli zadowoleni i dumni z tego, że mieszkają w Bytomiu? Czas pokaże.